Witamy ponownie w programie Jak ugryźć jabłko. Ja nazywam się Mikołaj Zawodziński, a moim gościem będzie dziś Katarzyna Pawłowska. Dzień dobry. Witam Pani Kasiu. Więc może przedstawimy trochę Pani postać, chociaż myślę, że w naszym mieście jest bardzo dobrze znana. Otóż zajmuje się Pani reżyserią w grupie BAT PKP. Wszystko się zgadza i przygodę z BAT-em zaczęłam 8 lat temu. To już szmat czasu, można powiedzieć. Tak. Miałam to szczęście, że na swojej drodze spotkałam wspaniałą młodzież, która interesowała się teatrem tak naprawdę, tak rzeczywiście i tak namacalnie. I gdzieś tam na styku tych naszych wspólnych zainteresowań zrodził się pomysł, żeby taką grupę stworzyć. W pierwszym odruchu, że tak powiem, grupa była tylko grupą teatralną, tylko grupą szkolną. I wszystko zaczęło się od Liceum Broniewskiego. Rzeczywiście trafiłam na genialnych młodych ludzi, którzy inspirowali mnie zarówno do wyboru repertuaru, jak i do sposobu prowadzenia prób. Sami byli niezwykle kreatywni, także od tego momentu to się zaczęło, czyli od roku 2012 dokładnie. Jak właściwie zaczęła się Pani podróż ze sztuką? Z czego wzięła się ta fascynacja, żeby dojść do momentu, w którym jest Pani w tym momencie? Teatr fascynował mnie zawsze. Sama będąc młodą osobą, angażowałam się w różne przedsięwzięcia. Taką osobą, która szczególnie zainspirowała mnie do tego typu pracy, to była właściwie moja polonistka, pani Barbara Czuba z Liceum Chrobrego w Piotrkowie. A drugą osobą była pani Irena Kudyba, mama naszego Piotra Kudyby, która prowadziła zespół harcerski Przygoda. I tam rzeczywiście złapałam tego scenicznego bakcyla. Istotnym elementem mojej takiej teatralnej edukacji były wyjazdy ze szkoły do teatrów w Łodzi czy Warszawy. Potem wybrałam sobie studia, czyli kulturoznawstwo na kierunku teatrologicznym. No i tak to się potoczyło. Później zaczęłam pracować w szkole i okazało się, że swoje działania już praktyczne przeniosłam na uczniów, organizując różnego rodzaju, czy to koła teatralne, czy konkursy recytatorskie. I wtedy przekonałam się, że jest taki wśród młodych ludzi głód teatru. I w pewnym momencie, tak jak mówiłam wcześniej, spotkałam grupę w Liceum Broniewskiego, która zechciała ze mną razem tworzyć coś. I z tego koła szkolnego stworzył się teatr. Co prawda amatorski, ale troszeczkę takiego wyższego kalibru. Chciałbym w tym momencie zapytać o to, jaki był pierwszy spektakl i jak wyglądał jakby ten debiutancki proces przygotowania go w tej grupie już PKP. Pierwszy spektakl to była taka składanka trzech sztuk Mrożka, czyli to był Indyk, Serenada i Polowanie na Lisa. Zdecydowałam się na taki układ, ponieważ w tej grupie znalazło się ponad 20 osób i chciałam, żeby każda z tych osób miała rolę, żeby mogła zaistnieć na scenie, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony, że musi trzymać tę przysłowiową halabardę czy świecznik. Tak? Praca była dość ciężka, ponieważ my się spotykaliśmy w soboty, a wiadomo, że no, po całym tygodniu nauki ciężko jest rano wstać, ale grupa była bardzo kreatywna, bardzo zaangażowana. Więc efekt był niesamowity, ponieważ zaczęliśmy próby w październiku, a spektakl miał premierę w kwietniu i przyznam się, że był to ogromny sukces, z którego no ja się bardzo cieszyłam, ale młodzież czuła się uskrzydlona i to dało nam taką siłę do tworzenia dalej. I tak naprawdę w opinii moich wszystkich aktorów, a tak sobie kiedyś usiadłam i policzyłam, że przez grupę przewinęło się ponad 120 osób przez te lata, to w większości przypadków opinia jest taka, że takim spektaklem, takim kamieniem milowym był spektakl W oparach absurdu, czyli O tu w imię inaczej, gdzie młodzież oprócz tego, że występowała mówiąc teksty Tuwima,
To również komponowała muzykę, śpiewała, grała na żywo. Także ten spektakl był czymś niesamowitym. Premierę mieliśmy tutaj w tak zwanym Starym MCK-u, w ukochanej starej sali teatralnej. Publiczność przybyła tak licznie, że musieliśmy ten spektakl powtarzać chyba czterokrotnie. Po czym otworzyliśmy w zasadzie działalność amatorską na scenie gigantów, też tym spektaklem. Nie ukrywam, że często sięgałam po pomoc do zawodowych aktorów. I tak narodziła się nasza sympatyczna współpraca z Pawłem Audykowskim, aktorem Teatru Nowego w Łodzi, który pokochał naszą grupę, a jednocześnie młodzież pokochała jego, ponieważ ten kontakt, ta chemia była nieprawdopodobna. Właśnie sam pamiętam, że BAT dawał młodym dużo właśnie kontaktu z profesjonalistami. Ja sam miałem właśnie przyjemność z panem i z panią, oczywiście panem Michałem Skawińskim między innymi. Uczyć się tańca, tak? Jest. Dzięki współpracy z panią Katarzyną Chmarą tutaj wykonaliśmy spektakl o Kopciuszku, gdzie rzeczywiście przy zerowej scenografii, braku w ogóle jakichkolwiek rekwizytów, młodzież wykonała wszystko, tak? Czyli zastąpiła scenografię, choreografię, co tylko się da, i spektakl cieszył się ogromnym powodzeniem, ponieważ tutaj widownia mogła brać udział w rozwoju akcji i w zależności od tego, co z widowni przyszło na scenę, tak się toczyła akcja. Czyli tych działań naprawdę, naprawdę dużo podejmujemy. Również wyjeżdżam często bardzo z młodzieżą do teatrów, no poza Bełchatów wiadomo. Bardzo lubimy jeździć do Łodzi, do Warszawy i ostatnio do Wrocławia, do Kapitolu, gdzie są kapitalne sztuki. I też podpatrując, obserwując grę zawodowców, też się uczymy. Także no, staram się, żeby ta edukacja teatralna była szeroka, prawda? Właśnie przeszliśmy przez warsztaty, które właśnie grupa jakby daje możliwość brania udziału w tych warsztatach, czy tanecznych, improwizacyjnych, interpretacji tekstów, dykcyjnych, ale również zdarza się, że BAT wyjeżdżał we własnej osobie występować poza Bełchatowem na różnych festiwalach, przy współpracy na przykład lat temu dwa albo trzy z panem Kamilem Maczkowiakiem, 3 lata już chyba. Tak. To znaczy realizowaliśmy chyba 3 lata temu taki projekt Niepodległa, który się wpisywał w stulecie obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę. I realizowaliśmy ten program, który był później wystawiany w teatrze w sali Oja w Łodzi. I mieliśmy to szczęście, że towarzyszył nam nie tylko sam Kamil Maćkowiak, i Patrycja Soliman i pan Mariusz Skupiński. Także było to ogromne przeżycie, ponieważ ci aktorzy zagrali razem z nami, a dla mnie to był potworny stres, ponieważ przyjeżdżając do Łodzi okazało się, że ja mam wszystkimi reżyserować, więc było to dla mnie potworne przeżycie, w cudzysłowie oczywiście potworne, ponieważ zestresowałam się bardzo mocno, ale wszystko wyszło wspaniale, także zadowoleni byliśmy bardzo i mamy taką obietnicę od Kamila, że jeżeli będzie jeszcze kiedykolwiek taki projekt, może nie na taki temat akurat, ale jakiś inny, że będziemy współpracować i trzymamy Kamila oczywiście za słowo. Było także kilka festiwali, między innymi Łupta, festiwal w Piotrkowie i BAT osiągał swoje, że tak powiem, przyjeżdżał po swoje w tych festiwali. Byliśmy nagradzani rzeczywiście. Występowaliśmy z takim spektaklem Ony, który był ogromnym sukcesem tutaj w Bełchatowie, a w Łodzi też nieźle się zaprezentowaliśmy. I wystąpiliśmy z takim spektaklem Piaskownica i w Piotrkowie, i w Łodzi, i ze spektaklem Adonis ma gościa. I też to się bardzo podobało, spektakle bardzo dynamiczne i nie ukrywam, że robiliśmy to w różnych obsadach i w każdej obsadzie był to strzał w dziesiątkę. Cudownie nam się współpracuje z aktorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie włączani jesteśmy w różne koncerty, w których oni są głównymi aktorami, ale
Nawet statystowanie w tych spektaklach to jest duże wyróżnienie i ogromna frajda. Jak sama pani wspomniała, przez grupę przewinęło się ponad 120 członków. Tak. I zapewne każdego z nich zaraziła pani chociaż troszeczkę tym bakcylem teatru. Zostanie to przy nich już pewnie to zainteresowanie przez długi czas, ale niektórzy przy tym teatrze postanowili zostać. Także po odejściu z grupy. Czy to w grupach amatorskich, czy to w szkołach aktorskich, ale także i na przykład przechodząc w tę produkcję teatralną. Jak się pani czuje z tą świadomością, że w zasadzie nakierowała pani młodych na kilka osób na ten tor już do końca życia? Ja powiem tak. Od samego początku prowadzenia tej grupy ja jestem bardzo dumna z moich aktorów. Bardzo. Ponieważ okazuje się, że ta opinia, że młodzież jest taka czy siaka, tutaj nie znajduje jakby poparcia i widać, że młodzi ludzie potrafią bardzo dużo rzeczy zrobić. Jeżeli tylko to ich interesuje, jeżeli czerpią z tego też jakąś satysfakcję, prawda? Ja się czuję bardzo dumna i szczęśliwa. Nawet jeżeli ktoś nie idzie do szkoły aktorskiej, to wynosi pewną taką pewność siebie. Przy tej okazji mogę powiedzieć, że Weronika Malik skończyła Krakowską Szkołę Teatralną, Akademię Teatralną i próbuje swoich sił w różnych projektach. Ostatnio nawet widziałam ją w jakimś serialu, zagrała małą rolkę i myślę, że to jest dopiero początek jej drogi, ale była przeszczęśliwa, że miała okazję spotkać się z Anną Dymną, na przykład, czy z innymi aktorami z pierwszych stron gazet. Także Weronika tak, ale mam też aktorów, którzy studiują produkcję teatralną. Mam cudownych młodych ludzi, którzy właśnie tworzą formację Młodzi dla Sztuki, więc nawet jeżeli to nie są tylko stricte działania teatralne, ale około teatralne, ale około sztuki, to jest to wspaniałe po prostu. Jeszcze jakby mogła pani zdradzić plany BAT-u na najbliższy czas i pani plany przede wszystkim. Czego możemy się spodziewać w nadchodzącym, miejmy nadzieję, już udanym sezonie teatralnym? Ja powiem tak, cieszę się z jednej rzeczy jeszcze, może tak tu przy okazji powiem, że utworzyła się klasa w Liceum Mickiewicza, utworzyła się klasa humanistyczna o profilu artystycznym. Jestem dopiero po jednych zajęciach z tą grupą. Wiem, że praca będzie rozłożona na lata i trudna, natomiast widzę światełko w tunelu i myślę, że to jest taka moja ambicja, żeby z tych młodych ludzi też zrobić taką grupę teatralną z prawdziwego zdarzenia. Będziemy tam pracować nad całością projektu, czyli będziemy nie tylko grali, ale będziemy tworzyli kostiumy, scenografię. Wszystko to, co jest potrzebne do wystawienia spektaklu. Natomiast jeżeli chodzi o grupę BAT PKP, chciałabym, marzy mi się, dokończenie projektu scenariusza Wywiad z Hanką, wielki spektakl o wielkiej Hance Ordonównie. Myślę, że zaczniemy od warsztatów, od szlifowania rzemiosła aktorskiego, ale najbliższy miesiąc, dwa coś na pewno się urodzi. To czekamy i to z niecierpliwością. Dziękuję bardzo. Ale jeszcze chciałem zapytać, bo tak pani, zahaczając już o te projekty, część ze sztuk, które wystawił BAT, jest pani autorstwa. Zgadza się, odważyłam się troszeczkę w tej kwestii sprawdzić i coś tam mi się udało zrobić. Między innymi taki spektakl Niczego nie żałuję. Był to spektakl o czterech wspaniałych kobietach, czyli Frydzie Kahlo, malarce meksykańskiej, Marii Callas, znakomitej śpiewaczce, Coco Chanel, która jest moją inspiracją, jeśli chodzi o postawę życiową, ponieważ ta kobieta od zera stworzyła imperium, o którym mówi się do dzisiaj. No i ostatnia to Edith Piaf, czyli Ptaszek Paryża, przepiękna, przepiękna historia, rzeczywiście życie, które nadaje się na scenariusz. Chciałam po prostu pokazać, że we współczesnym świecie mamy wspaniałe osoby, na których można się wzorować. Tak? Napisałam też scenariusz do spektaklu W rytmie tanga, gdzie, jak już wspominałam, Michał Skawiński przygotował choreografię, natomiast ja skupiłam się na tym, czym jest tango, że tango to jest
takim bodźcem do życia, taką energią, która gdzieś tam wewnątrz każdego drzemie i wystarczy mała iskierka i ta energia wybucha. I to jest wspaniałe po prostu, więc chciałam to ukazać i rzeczywiście też spektakl się bardzo podobał. W tej chwili napisałam trzecią rzecz, czyli ten wywiad z Hanką. Chciałam pokazać właśnie tragiczną w pewien sposób postać Hanki Ordonówny, która oprócz tego, że śpiewała, że była aktorką, okazało się, że miała ogromne serce i wspomagała dzieci w Bejrucie. No, uważam, że przynajmniej dla młodego pokolenia jest to osoba mało znana, a uważam, że powinno się o niej pamiętać. Taka możliwość uczestniczenia w grupie teatralnej, to z doświadczenia mogę powiedzieć, że otwiera bardzo dużo i daje bardzo dużo. Bo przede wszystkim można złapać właśnie kontakty z rówieśnikami, z innymi osobami, można zarazić się tym bakcylem kultury, ale i wyćwiczyć takie umiejętności jak bycie otwartym, odważnym. Więc moje ostatnie pytanie będzie dotyczyć właśnie takiej rady dla osób, które może zaczynają w tym kierunku. Myślę, że pani już nieraz takich rad udzielała, więc teraz jest okazja, żeby powiedzieć to do widzów właśnie, czyli jak ugryźć jabłko. Ja myślę, że trzeba odwiedzić Miejskie Centrum Kultury, przyjść na warsztaty grupy BAT PKP, a potem zobaczymy.